Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! Cześć mali odkrywcy! Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Nieskromnie powiem, że odpowiem prawie na każde pytanie, nawet to najbardziej zwariowane. Na przykład takie o w rodzicach? Dlaczego tacie wypadają włosy? Albo dlaczego mama chrapie? <mum> czy właśnie tak to robi? <mum> A może chcecie się dowiedzieć, jak powstaje cień? Albo czy istnieją ufolutki? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem, rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie swoje pytania. <mum> Ruszamy! Zaraz się przekonamy, kto do mnie napisał. Mam list od Roberta z Bartoszyc. Ma 6 lat i pyta: Po co nam zęby mleczne? Zęby są potrzebne do gryzienia i przeżuwania pokarmu. Dzięki nim pokarm zostaje rozdrobniony na mniejsze kawałki, a później połknięty. Ich ważną funkcją jest też kształtowanie waszej wymowy, bo bez nich moglibyście niewyraźnie mówić. Zęby mleczne, tak zwane mleczaki, to pierwsze zęby, które wyrastają dzieciom. Są bardzo małe, jest ich 20, czyli mniej niż zębów stałych, które są u osób dorosłych. Zębów stałych jest aż 32. Są większe. I mocniejsze. I tu powstaje pytanie, dlaczego wyrastają na początku zęby mleczne, a nie od razu stałe? To dlatego, że wasze buzie są mniejsze niż u osób dorosłych i może w nich zmieścić się mniej zębów. Kiedy dorastacie, wasze zęby mleczne wypadają, bo muszą zrobić miejsce dla waszych zębów stałych, czyli takich, które będziecie mieć już na zawsze. Zęby mleczne są dość małe. Jeśli zostałyby takie na całe życie, to uzębienie dorosłej osoby śmiesznie by wyglądało. Miałoby pełno odstępów. Zobaczcie sami. Nieładnie, prawda? Musicie przyznać, że jest to bardzo dobrze pomyślane. Bez względu na to, czy macie zęby mleczne, czy stałe, trzeba o nie bardzo dbać i myć je regularnie rano i wieczorem. To bardzo ważne dla waszego zdrowia. To tyle. Do zobaczenia. Pa pa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z twoim pytaniem.